piękna pogoda. Pogoda na rekordowe wyniki. Ona może dla widzów i osób, które nie biegają, wydaje się, że nie jest najlepsza. Jest chłodno, jest w granicach 10-12 stopni, ale tyle energii, które mają biegacze w sobie, dla nich taka pogoda jest jak najbardziej optymalna. Syn mi się urodził niedawno i mówię, a nigdy nie biegłem asfaltówki, więc... spróbuję teraz, pierwszy raz. Dla mnie w ogóle przebiegnięcie maratonu będzie już dużym sukcesem, a jeżeli zmieszczę się w swoim zamyśle czasowym, to kolejny jak gdyby. A jaki jest zamysł czasowy? Mniej niż 4 godziny. W tym roku wyjątkowe wydarzenie, ponieważ bardzo dużo osób wzięło udział, między innymi z grupy Mors Hubertus, ci ludzie, którzy przed chwileczką tutaj byli, bo oni też morsują. Dla nas to wielkie wyzwanie, z jednej strony, z drugiej wielka radość, że jesteśmy współorganizatorami jako miasto. W początku nastawiłem się, jak przyjeżdżałem tutaj na poprawienie rekordu trasy, gdy pogoda zapowiadała się wietrzna i deszczowa, czyli dwie rzeczy, których nie lubię, nawet trzy. Temperatura niska poniżej 10 stopni, nie dla mnie, deszcz nie dla mnie, wiatr nie dla mnie. Z deszczem nam się upiekło, wietrznie było dosyć mocno w drugiej części. Dystansu od samego początku narzuciłem sobie tempo około 30 sekund na 10 km, 3 sekundy na kilometr szybciej niż w zeszłym roku. Nie udało się, już na 25 km czułem, że tempo jest 2-3 sekundy za wolne. Kto biegał tutaj na Śląsku wie, że cała zabawa zaczyna się w Siemianowicach i dla mnie również tam był najcięższy odcinek z racji tego, że jest dużo przewyższenia, praktycznie ciągle biegnie się pod górę. Cały jakby dystans kontrolowałem, ale no, na tych ostatnich kilometrach było naprawdę ciężko i spoglądałem za siebie, co chwilę, czy mi ktoś nie goni. Wspaniale, nawet co nie wyobrażacie, biec na podium tutaj, to jest marzenie chyba każdego biegacza na tym stadionie.